Daniel Magical to jeden z najpopularniejszych patostreamerów w polskim internecie. Jednak teraz rozgłos, który zyskał, bez wątpienia nie przyniesie mu nic dobrego. Magical został zatrzymany przez policję wraz ze swoją matką. Daniel Magical zasłynął w internecie na fali popularności patostreamów, które prezentują bardzo kontrowersyjne treści. Idea jest bardzo prosta, a mianowicie im większe obrzydzenie i zszokowanie wywołujesz u swoich widzów, tym lepiej. Ma to niebagatelny wpływ na widzów. Dlatego fanom tej internetowej rozrywki nieobce są widoki upijania się do nieprzytomności, przeklinania, wszczynania awantur, przemocy, a nawet defekacji podczas transmisji na żywo. Daniel Magical, zatrzymany twórca, na swoich transmisjach występuje wraz z matką oraz znajomymi. Wielu streamerów podczas finału WOŚP zbierało środki od widzów właśnie na ten szlachetny cel. Daniel Z. również chciał wziąć w tym udział, ale jego zbiórka została wstrzymana przez szefostwo WOŚP. Oczywiście nie zniechęciło to patostreamera, który cały czas kontynuował swoją transmisję. Wtedy Daniel Magical wraz z matką dowiedzieli się o okrutnym ataku na Pawła Adamowicza. Jednak w przeciwieństwie do innych, oni nie okazali żadnego współczucia dla polityka. Ich zachowanie było bulwersujące. Z ust streamera padły między innymi takie słowa jak "niestety przeżył". Natomiast jego matka jasno stwierdziła: niech zdycha. Wszystko zostało zgłoszone na policję, która bardzo szybko podjęła kroki w tej sprawie. Aktualnie oboje są zatrzymani przez służby pod zarzutem publicznego pochwalania przestępstwa. Grozi im do roku pozbawienia wolności. Atak oraz śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła całym naszym krajem. Polacy połączeni w żałobie przesyłają kondolencje z każdego zakątka naszej ojczyzny, ale niestety nie wszyscy podchodzą do tej sprawy tak poważnie. Dla niektórych to tylko kolejny sposób, aby było o nich głośno, a to w prosty i oczywisty sposób przekłada się na większe zarobki. Patostreamerzy dzięki datkom od swoich widzów, są zdolni do uzbierania naprawdę gigantycznych kwot. Na szczęście coraz więcej osób angażuje się w walkę z tym przejawem patologii w sieci, który zwyczajnie wymknął się spod kontroli.